Rozmawiam teraz z Wiktorem Talagą, prywatnie kolegą, który wspomagał nas wielokrotnie w Bibliotece Uniwersyteckiej przy robieniu prelekcji, chociażby na imprezy komiksowe, które były Dzień Darmowego Komiksu, Comics Wars i tak dalej. I rozmawiam z Wiktorem, ponieważ debiutujesz na Komiksowej Warszawie jako scenarzysta. Tak jest, absolutnie cudowna sprawa, coś na co w sumie razem z rysownikiem Kubą Toporem pracowaliśmy na to prawie że rok takiego umawiania się, pół roku faktycznej pracy nad komiksem, pisania, rysowania go, więc naprawdę jest to bardzo świetne uczucie, zwłaszcza jak ludzie przychodzą, daje się autografy, rozmawia się z nimi, świetna sprawa. O czym jest wasz komiks? Szczerze mówiąc, trudno jest mi powiedzieć, w takim sensie, że jest to takie trochę nasze wszystko i nic. Teoretycznie, chyba tak najkrócej mówiąc, można powiedzieć, że to jest takie nasze naśmiewanie się z tego, co widzimy w tym naszym polskim otoczeniu i pokazywanie tego w bardzo krzywym zwierciadle. A jak, czy wydawca znalazł was, czy wy znaleźliście wydawcę? Jak to jest? Właściwie wszystko zaczęło się od tego, że po prostu na jakiejś grupie facebookowej w stylu szukam scenarzysty, rysownika, etc. napisałem, że mam kilka wolnych scenariuszy, czy ktoś może chciałby się tym zająć. Wtedy właśnie odezwał się do mnie Kuba i po kilku wymianach, po wymianach kilku wiadomości okazało się, że on już wtedy ugadywał się z Timofem odnośnie wydania Rodaków, przy czym wtedy jeszcze nikt nie wiedział, nikt z nas nie wiedział, o czym będzie dokładnie ten projekt, że będzie się właśnie nazywał Rodacy i tak dalej. Więc on już miał dojście do Timofa i stwierdził, że jak tylko skończy pracę z Rodakami, to możemy zająć się tym następnym projektem, no i właśnie to jest ten nasz komiks z pieprzywem. No właśnie, ten, bo mówiłeś, że ogłosiłeś, że masz kilka gotowych scenariuszy i to właśnie jeden z nich był tym komiksem? Tak, to właściwie było kilka krótszych scenariuszy, które po prostu trafiły do jednego zbioru opowiadań. I no, myślę, że mogę już teraz zdradzić, że obecnie pracujemy z Kubą nad kilkoma następnymi projektami i też mam nadzieję nawiązać współpracę też z innymi rysownikami, bo scenariusze nadal w szafie czekają albo tworzą się nowe. Zajmowałeś się recenzowaniem, omawianiem komiksów, robiłeś projekcje na ich temat. Jak to jest teraz dawać autografy na komiksach, które się stworzyło? To jest idealna rzecz. Według mnie to jest taka, można by powiedzieć, idealna droga. Z fana stajesz się bardziej zaangażowanym fanem, aż w końcu stwierdzasz, że czemu nie, co mnie właściwie powstrzymuje przed tym, żeby samemu to robić. Więc dla mnie jest to naprawdę niesamowite uczucie i no, mam nadzieję, że z wiekiem będzie tylko lepiej. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.